Liga Ukraińska i rzeczywiście zespół Olimpiku Donieck, bardzo dobrze zorganizowany zespół. Na pewno bardzo cieszy nas ten mecz i ten sparring, bo widać było w obu połowach, może w pierwszej bardziej ze względu na to, że w drugiej już było dosyć dużo więcej zmian zrobionych. Dobrą organizację, pracę nad tymi elementami, nad którymi ciągle pracujemy, jeżeli chodzi o jednostki treningowe. Bardzo dobrze pressing. Bardzo dobrze gra na piłce, to co predysponuje nas, to nad czym żeśmy też pracowali, wiemy, że to są mankamenty, bo mamy piłkarzy, którzy potrafią się utrzymać przy piłce, którzy potrafią budować te akcje i na to kładziemy ostatnimi czasy duży akcent i myślę, że to w tym meczu było widoczne. No i co jest bardzo ważne, każdy piłkarz będący na boisku widać, że pracuje dla zespołu, pracuje o to, żeby wywalczyć sobie jak najwyższe miejsce w hierarchii i to jest bardzo budujące, bo tylko w ten sposób zespół może się rozwijać i tylko w taki sposób możemy iść do góry. Tak, te zmiany były troszeczkę inaczej wykonane, bo rzeczywiście po 45 minutach w zasadzie dwie zmiany, później 60 minuta. No tak, chcemy sprawdzić pewne warianty, jesteśmy co 3 dni gramy te sparingi i każdy z zawodników chcemy, żeby dostał swoją szansę, każdy, żeby pokazał swoje umiejętności, żeby nie zabierać jakby możliwości każdego z piłkarzy zweryfikować, żeby później w ostatecznym rozrachunku dać szansę tym, którzy są aktualnie w najlepszej formie, bo zawsze o tym mówimy, że zespół tworzony jest przez 20 paru zawodników i każdy z tych zawodników jest bardzo istotny dla nas i każdy ma swoje miejsce i każdy w określonej fazie meczu czy rundy czy sezonu jest w stanie nam pomóc. To jest bardzo ważne, żeby te cele indywidualne były przekute w zespół, bo wtedy tylko można osiągać sukces sportowy. No, jeżeli chodzi o Krzyśka, no to wiemy, jak to jest ważna postać, wiemy, czego po nim oczekiwać, wiemy, jaki to jest jakości zawodnik. Pracujemy z nim indywidualnie cały czas, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nie było ryzyka tego, że wychodząc na boisko nie do końca może przygotowany, mogłoby coś się wydarzyć, bo przecież jest bardzo istotnym elementem, jeżeli chodzi o początek tej rundy w zasadzie, nie sezonu, ale rundy. Także myślę, że praca jest i myślę, przygotujemy go w taki sposób, żeby nie było dla jego szkody dla jego zdrowia, a jednocześnie, żeby był przygotowany do wejścia do zespołu i wykonał swoją pracę tak, jak to wykonuje do tej pory. Tak. Jeżeli chodzi o Ryka, to rzeczywiście to jest drobny uraz. Też nie chcieliśmy ryzykować. Podobnie jest z Patrykiem Janasikiem, bo to przecież też jest bardzo ważny dla nas piłkarz, który miał rano jednostkę treningową bardzo mocną, żeby ona była kontrolowana, bo jednak mecz to nie jest kontrola. I czasami wolelibyśmy taką decyzję, żeśmy podjęli jako cały sztab medyczno-sportowy, że jeszcze te 3 dni poczekamy, żeby w pełni zobaczyć, jak zareaguje po tej ciężkiej jednostce, którą przeprowadził trener przygotowania motorycznego Michał Polczyk. I wtedy, bo to jest zawsze kontrola, a mecz to już jest tej kontroli brak, tak? Bo to walczysz na 100% i już tutaj nie ma jakby tego momentu kontroli. Także zobaczymy, jak zareaguje. I mam taką nadzieję, że w ostatnim meczu wszyscy zobaczą tego piłkarza na boisku.